Proszę Państwa, fałszywych przyjaciół nie brakuje. Nie, kręcą się wokół nas i myślimy, że to są nasi przyjaciele. Tak, ale zawsze czyhają na nasze błędy. Leksiu, proszę Państwa, jest przykładem. Miał przyjaciół, gdzie oni się podzieli. Fanowie bardziej go cenią, jak jego właśnie przyjaciele. A drugim przykładem, proszę Państwa, jest Marcin Najman, Stanowski. Tak, pogodzili się, wspólnie programy prowadzili, popijali, jedli, poklepywali się. Ale Stanowski to jest taka gnida. Zawsze czyhał na te błędy Marcina Najmana. I koledzy tego Leksiu to samo, proszę Państwa. Poklepywali go, a teraz zobaczcie, jakie wideo wstawiają na jego temat. Przyjaciół fałszywych poznaje się za późno czasami, proszę Państwa, tak. A prawdziwych się poznaje w biedzie, w potrzebie. Obecnie zobaczcie, jak niewielu ludzi wspiera jednego i drugiego. Uważajcie na takich ludzi, proszę Państwa. Nie to, żebyście ich nie nienawidzili, ale unikajcie tych ludzi dla własnego dobra.